Mimo wszystko, ten letni obóz jest fajny. Jesteśmy tu razem, możemy robić to, co chcemy i najważniejsze, nie musimy się uczyć. Tak, ja na przykład poopalam się. Nie ma nic lepszego niż czytanie książek na zewnątrz. A ja muszę się dostać do domu. Tam jest prąd, a ja wziąłem ze sobą laptopa. Ta, a przecież kupiliśmy 5-letni abonament do gry. Chyba ja wam kupiłam, nie zapominajcie. Nie dasz nam o tym zapomnieć. A kiedy nie ma prądu, możecie odpracować swój abonament. Przynieście mi wodę. Jest to tak gorąco. A ja poczekam do zmroku, żeby zrobić jakieś rytuały i obrzędy. Ludziska, chcecie zobaczyć, co nasi uczniowie znaleźli w obozie? Zdobądźmy 60 tysięcy polubień. Dobrze, odłóżmy na bok te bezsensowne rozrywki. Chodźmy. Dopóki pani Johnson jest w pobliżu, zdobędziecie tylko najbardziej przydatne umiejętności. Pani Johnson, są wakacje. No tak, a wakacje najlepiej spędzać w bibliotece, w spa, w jacuzzi, na cmentarzu, w wirtualnej rzeczywistości, w przyrodzie. No to przecież jesteśmy. Przecież ten dom nie jest żadną przyrodą, ale obok jest wspaniały las. Ale nawet nie możemy wejść do domu. Jurek, tam nie ma nic ciekawego. Wszystko, co ciekawe, jest w lesie. Nie, tylko nie w lesie. Tylko jeśli w nocy. Przebywanie w dzikiej przyrodzie może być bardzo ciekawe i nauczy was wielu przydatnych rzeczy. Ale początkujący jak my muszą mieć przy sobie bardzo doświadczonego mentora. Hello, a ja to kto? Ale pani nie uczy przyrody, ani nawet techniki. Jurek, spędziłam pół życia na biwakowaniu. Wiem naprawdę bardzo dużo. Żaden inny człowiek nie wie tyle, co ja. Dobrze, przygotujcie się. Idziemy do lasu. Dzieci, najważniejszą rzeczą w lesie jest znalezienie pożywienia. Czemu? Nie wrócimy już do domu? Kasia, wyobraź sobie sytuację. Zgubiłaś się nie jak zwykle w książkach, a w lesie. I pierwszym naszym daniem będzie miód od dzikich pszczół. Ale to nie brzmi jak dobry pomysł. Najważniejsze jest znalezienie opuszczonej dziupli, w której będzie miód. Widzimy tu jedno z takich drzew. Weźcie długiego kija i idziemy po miód. A czy ma pani pewność, że tam nie ma pszczół? Człowiek z tak dużym doświadczeniem w lesie może to stwierdzić na oko. Ludzie, też to słyszycie? Mamusiu! Najważniejsze to nie ruszać się, nic wam nie zrobią! Oj, ała! Oj, ała! Oj, oj! Pani Johnson, i co teraz? Zapomnijcie, co wam mówiłam! Uciekajcie! Oprócz miodu, las też pełen jest pysznych jagód. Przynajmniej jagody nas nie pogryzą. Nawet starzy ludzie czasem się mylą, chociaż nie jestem stara. No ale nieważne. Na tej polance rośnie bardzo rzadka jagoda. Wężymort bazyliowy. To brzmi jak coś, czego nie powinniśmy jeść. Przeciwnie, jak byliśmy młodzi, jedliśmy tylko je. Zmniejszają apetyt, mają mało kalorii, schudniecie na własnych oczach. No to co, zbieramy? Jest pani pewna, że możemy je jeść? Są bardzo jasne. Oj, Czarniecka, ty to byś pomalowała cały świat na czarno. Jedliśmy je całe życie i nic tam się nie stało. No próbujcie. Yeah.
Halo, a wy gdzie? Przecież są dobre. Chociaż w naszych czasach wyglądały może trochę inaczej. Teraz możemy usmażyć grzyby i je zjeść. No dobrze, dajcie patelnię. Co wy robiłyście? Nic, zbierałyśmy grzyby na obiad. A widziałaś, czy chociaż zbierała dobre grzyby? Tak, chyba tak. Porównywałam je z innymi w internecie. Powinny być jadalne. Nie brzmi to zbyt wiarygodnie. O Julka, daj spokój. Nie wszyscy wokół ciebie są głupi. Właściwie to nawet miałam czwórkę z biologii. Dzieci? Razem z Elą nazbierałyśmy wam pięknych grzybów. Usmażyłam je. Zapraszam do stołu. Człowiek, który nakarmił nas trującymi jagodami i czarny mak zapraszają nas do jedzenia grzybów. To brzmi... Już nie zaczynaj. Każdy dokładnie wie, jak to brzmi. Dajcie spokój. Nawet nie musieliśmy się ruszać, żeby je zebrać. Dostaliśmy jedzenie, a darmowe jedzenie jest zawsze super. Dobrze, pani Johnson. Jedzmy. Ten to tylko by żarł. Brachu, jak tam? Dobrze. Dlaczego on ma taki głos? Jesteś pewna, że chcesz wiedzieć? Chyba jednak nie. Ela, pokaż mi zdjęcie tych grzybów, które zebrałaś. Tak właśnie myślałam, że to nie te jadalne. Wyróżnia jej brak pierścienia na łodydze. I gdzie byłaś wcześniej z tą swoją wiedzą? Ela była taka przekonana o swojej czwórce z biologii. Zaufać można tylko doskonałym uczniom. Pani Johnson mówiła, że była doskonałym uczniem. Albo po prostu nie ufaj nikomu. A papier mi zostawiliście? Pani Johnson, a możemy po prostu niczego nie zbierać? No dobrze, jak chcecie. Ale ugotujmy wodę na ognisku i napijmy się herbaty. Pod warunkiem, że to herbata ze sklepu, a nie losowe zioła zerwane z polany. No dobrze, dobrze. Mam tu paczkę herbaty i czajniczek. Będziemy pić herbatę w przyrodzie. A woda? Weźmiemy z jeziora. Ale ona jest brudna. Po pierwsze, ugotujemy ją. A potem użyjemy neutralizatora, żeby oczyścić wodę. Na pewno? To na pewno prawda. Tata mi mówił, że w wojsku tak neutralizowali wodę. Co? Co, co? Jak to oceniasz? Wygląda na to, że to prawda. Mangan naprawdę dezynfekuje wodę, można ją pić. No więc śmiało. No w końcu, pierwszy normalny postój w lesie. Ej, nie uważacie, że ta herbata smakuje trochę dziwnie? To bardzo przyjemny napar. Kupiłam w najdroższym sklepie z ziołami przywiezionymi z tajgi. Oczywiście nie wiem, jak powinna smakować herbata z tajgi, ale ta smakuje dziwnie. Niemożliwe. Co tu jest? Co tu jest? Oj! Jak nabierałeś wody do tego czajnika, gdzie ty patrzyłeś? Jedną ręką nabierałem, a drugą grałem na telefonie. Skąd miałem wiedzieć, że jestem ropucha? Może stąd, że to jezioro? Panie, nie mogę żyć bez telefonu. Przynajmniej raz, to nie moja wina. A mangan zdezynfekował wszystko. A kto go wlał? Ups. To jakieś szaleństwo.
dzieci, ja rozumiem, nienawidzicie lasu, ale nikt was nie odwiezie, ani nie znacie drogi do domu. Ale obiecuję, że nie będziemy już niczego zbierać, ani pić. Za to pokażę wam coś interesującego, co dosłownie zrehabilituje wszystko inne. Już się boję. Faktem jest, że w tych okolicach występuje jadowity wąż, jakim jest wąż tygrysi. Niestety, atakuje też ludzi. Świetnie, ale się zastanawiałam, czemu przyszliśmy do lasu? Chce nas pani zabić! Przestań panikować. Istnieje antidotum na ugryzienie tej bestii. Dał mi je jeden stary szaman. Szaman? To właściwie jak czarodziej, godny zaufania. Sporządzono go z miodu dzikich pszczół, węży mordu i wywaru strujących grzybów. Czy ja dobrze słyszę? Chociaż niektóre składniki same w sobie nie są użyteczne, razem tworzą miksturę, która neutralizuje jad węża tygrysiego. Ja tego nie spróbuję. Nie, ja też nie, ja też nie. Nie musicie, zrobimy tak. Znajdziemy tego węża tygrysiego, a ja dam się ugryźć i zademonstruję skuteczność tej szamańskiej receptury. Nie będę nawet mówić, jak to brzmi. Brzmi jak szaleństwo. Jeśli ta receptura jest naprawdę od szamana, na pewno zadziała. Chcę wam pokazać, że dary lasu mogą być bardzo pożyteczne. Udowodnię wam to! Szybciej, szybciej, tam są węże. Jesteśmy na tropie tej tygrysiej bestii. A wiecie, że kiedyś byłam mistrzem instytutu w biegu na orientację w terenie. Chyba nie wiemy, co to bieg na orientację. Wtedy poruszamy się po nieznanym terenie z mapą i kompasem, a czasem nawet bieg bez mapy i kompasu. I jak żyliście bez nawigacji? Z chęcią wam pokażę. Dajcie swoje telefony, wszyscy. Pokażę wam, jak z łatwością można znaleźć właściwą drogę bez tych waszych nawigacji i wrócić do domu. No dalej, 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 nie bójcie się. Ja zapomniałem telefonu. Jurek, oddaj natychmiast telefon. No dobrze, dobra robota. Będziemy się nawigować po mchu i słońcu. Jesteśmy na właściwym tropie. Schowajcie się za krzakami i patrzcie, jak poluję na węża tygrysiego. Jurek, pobiegnij do strumienia i przynieś nam trochę wody. A my chowamy się. Po cichu. Widzę węża tygrysiego. Dzieci! Mamy ugryzienie! Dzieci! Mamy to! To jest jakieś szaleństwo! Teraz potrzebujemy antidotum! Chwilka? Gdzie ono? Nie! Co? Musiałam je zgubić gdzieś po drodze! Dzwońcie po karetkę, szybko! Gdzie mój telefon? No gdzie on? No tak, wsadziliśmy wszystkie telefony do czajnika. A gdzie czajnik? To ten czajnik, do którego Jurek właśnie nalał wody. Jurek, powiedz proszę, że nie utopiłeś naszych telefonów. Błagam. No
No dobrze, żaby mogłeś nie zauważyć. Ale jak mogłeś nie zauważyć 6 telefonów? To teraz nieważne. Mogę pobiec do wioski obok po pomoc. Nie zdążysz na czas. Ja mogę spróbować czarnej magii. Gorzej już nie będzie. Aha. Ani lepiej. No i co teraz zrobimy? Jak możemy uratować panią Johnson? Ej, ludzie, zamknij się! Co? Zawsze mam przy sobie 2 telefony. Jak pierwszy się rozładuje, to gram na drugim. Pierwszy raz twoje uzależnienie od gier uratowało komuś życie. Jeszcze nie! Dzwoń po karetkę! Dobrze, pani Johnson. Od teraz tylko szachy, piłka nożna i normalne jedzenie uprawiane przez ludzi. Dobrze, zgadzam się. 1-0 dla was. Właściwie, jeśli policzyć wszystko, to 4-0 dla nas. Dobrze, dobrze. Dziękuję za uratowanie mnie. Obiecuję, że od teraz ten obóz będzie dla was najlepszy, ponieważ będzie taki, jaki chcecie. Hurra! Ale ja zorganizuję wam czas wolny. Ale uwzględniając wasze życzenia. Hurra! Hurra! I pod moją ścisłą kontrolą. Ale to od jutra. A dzisiaj robicie, co chcecie. Hurra! Hurra!